Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj troszkę poślizg mamy, dlatego że jest nabożeństwo różańcowe. Przed chwilą skończyliśmy, ale już od przyszłego tygodnia będziemy mieli wszystko naszykowane, bo też jest transmisja internetowa dla tych, którzy nie mogą być tutaj z nami, a chcą właśnie też uczestniczyć w seminarium Odnowy Wiary. Powstańmy teraz na początku naszej modlitwy i zawierzmy ten czas naszego spotkania, czas tych tygodni naszej wspólnej modlitwy, tych rekolekcji w domu, opiece tej, która uczy nas słuchania słowa, tej, która prowadzi nas właśnie zawsze do Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Niepokalana Matko Kościoła, Matko Słowa Bożego, wszyscy nasi święci patronowie, usiądźcie. Bardzo serdecznie Was witam i cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jest taki odzew na ten czas właśnie rekolekcji, które będziemy przeżywać właśnie tu w Kościele, co tydzień spotykając się na konferencjach, na wspólnej modlitwie, na spotkaniach, grupach. Ale Seminarium Odnowy Wiary to tak naprawdę są rekolekcje, które będziecie przeżywać w domu, będziecie każdego dnia pracować z notatnikiem i każdego dnia poświęcać czas właśnie na słuchanie słowa w takiej osobistej modlitwie. Osoby, które jeszcze nie otrzymały notatnika, po dzisiejszej modlitwie otrzymacie notatniki, one jeszcze są w zakrystii. Część z Was robiła wpłaty też na konto i dzisiaj też te notatniki będą rozdane. Dzisiaj rozpoczynamy od konferencji. Po konferencji będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj tą modlitwę też zakończymy indywidualnym błogosławieństwem. Właśnie na ten cały czas też tych rekolekcji, słuchania słowa. A już od przyszłego tygodnia będziemy rozpoczynać o 19:15 spotkaniami w grupach. Dzisiaj dostaniecie też podział grup, w której grupie jesteście i gdzie spotyka się Wasza grupa. I o 19:15 będziemy właśnie od tych spotkań w grupie zaczynać. Na koniec jeszcze dzisiaj powiem trochę o tym, jak te spotkania mają wyglądać. I przy końcu konferencji też jeszcze powiem o tym, jak też ma wyglądać to codzienne siadanie właśnie do Słowa Bożego, codzienna właśnie osobista modlitwa. Temat pierwszej konferencji, która ma nas wprowadzić w całe to seminarium Odnowy Wiary, to powrócić do źródeł modlitwy. W Waszych notatnikach macie też skrót konferencji, takie najważniejsze punkty. Też tam jest takie wprowadzenie właśnie w ten czas cały seminarium Odnowy Wiary. Tam jest taka konferencja też na początku w notatniku, która pokazuje całą ideę właśnie tych spotkań. To się zrodziło właśnie też z takiej potrzeby wspólnot, które chciały w jakiś sposób właśnie pogłębić swoją wiarę, powalczyć właśnie o taką codzienną, osobistą modlitwę w domu. Dobrze, że tu jesteśmy, bo to znaczy, że jest w naszym sercu pragnienie głębokiego przeżywania relacji z Jezusem. Chrześcijaństwo to jest religia relacji. Relacji, do której jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga. Chrześcijaństwo to nie jest spełnianie tylko jakichś nakazów, zakazów, ale chrześcijaństwo to jest relacja, to jest bliskość, którą mamy przeżywać właśnie z Jezusem Chrystusem. I głęboko wierzę, że On dzisiaj nas tutaj zaprosił i pragnie tą relację z nami odnowić.
pragnie, byśmy właśnie o tą relację powalczyli w naszym życiu. Stajemy u początku jakiejś drogi. Rekolekcje to jest droga. Tu zaczyna się jakiś szczególny czas. Niedawno natrafiłem na taki artykuł, bardzo taki ciekawy, że człowiek na drodze wiary chce tak jakby wiele rzeczy planować. I między innymi człowiek lubi planować nawet jakąś swoją przemianę. W takim sensie, że jak planujemy, że chcemy się zmienić, to dobrze, nie? Ale nieraz mamy takie, że już wiemy, co się wydarzy na tej drodze przemiany. Nie, że tak potrafimy sobie zaplanować, jak to będzie wyglądało w naszym życiu. Jak my, nie wiem, będziemy się więcej modlić, pójdziemy na seminarium odnowy wiary, będziemy regularnie się spowiadać, przyjmować komunię, to gdzieś tam w naszej głowie już się układa, jak to będzie wyglądało, jak ta przemiana ma dokonać się w naszym życiu. Myślę, że tutaj potrzeba, byśmy stanęli przed Panem Bogiem właśnie w takiej postawie dziecka, że my nie wiemy, jak to się w nas będzie dokonywać. My po prostu chcemy wejść w ten czas. Chcemy być wierni słuchaniu Słowa i w ten sposób chcemy, by Pan Bóg nas poprowadził. By to On w nas dokonywał wielkich rzeczy. Nie nasze jakieś plany, wyobrażenia, ale by to On działał. U początku tego seminarium chcemy też zobaczyć, jaki jest stan naszego serca. Co to znaczy w ogóle w moim życiu, że jestem człowiekiem wierzącym? Pięknie to przedstawia nam właśnie Ewangelia, kiedy Jezus opowiada tą przypowieść o ziarnie, nie? Że jedno ziarno pada właśnie na drogę skalistą, przylatują ptaki, szybko wydziobują. Inne pada też w takie miejsce, gdzie wschodzi, ale nie ma korzeni i szybko usyka. Inne pada na taką ziemię żyzną, ale tam wszystko jest takie rozpędzone i nie ma szans wzrostu, albo wzrasta między cierniami. I później czwarte wpada właśnie w takie miejsce, gdzie przynosi plon obfity. I Pan Bóg właśnie w tej przypowieści chce, żebyśmy zbadali, jakie jest nasze serce. Jak my w ogóle słuchamy Słowa Bożego. Nie, to też tak łatwo idzie spojrzeć, na przykład jak byłem w niedzielę w kościele, na Eucharystii, nie, wychodzę, wracam, czy pamiętam w ogóle, co było czytane? Czy pamiętam, o czym była Ewangelia? Nie, czy może właśnie już ta droga od kościoła do domu to jest ten czas, kiedy Słowo zostało wydziobane? Przez jakieś nasze codzienne sprawy, nie? My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym świecie, mamy wiele zmartwień, często, zobaczcie, jesteśmy rozpędzeni, żyjemy, wiele spraw wokół nas, nie? I trudno się zatrzymać. Mi się bardzo podoba taki właśnie zawsze takie słowo ojca Krzysztofa Wąsa, który jak się przyjeżdża do niego na rekolekcję w ciszy, to on mówi, że nie ma się co przejmować, jeżeli dzień, dwa, trzy nawet człowiek nie potrafi usłyszeć słowa. Słyszy swoje myśli, sprawy, które zostawił. I ksiądz Krzysztof mówi, że właśnie droga hamowania zależy od tego, ile mamy na liczniku. A my nieraz na tym życiowym liczniku mamy bardzo wiele. I nieraz trudno nam, nie, nawet siąść do modlitwy, jakoś wyciszyć serce, bo to wszystko jest takie rozpędzone, mnóstwo spraw, którymi żyjemy. I to nie jest nic złego, bo my się przejmujemy, my się martwimy o to, żeby niczego nam też nie brakowało, naszym rodzinom. I może właśnie to seminarium odnowy wiary jest też właśnie po to, żebyśmy potrafili się zatrzymać, żebyśmy potrafili pobyć przy Panu. I tu też na początku już chcę, żebyście też mieli, nie, taką wyrozumiałość też dla siebie, nie? Że to nie jest tak, że jeżeli tak kogoś będzie, to super, ale że to od razu tak wszystko się będzie dokonywać, nie? Że nie wiem, jutro siądę do słowa i wow, nie? Cała przemiana mojego życia, nie? I no, jeżeli tak u kogoś będzie, to super, chwała Panu, ale myślę, że potrzebujemy czasu. Ja cały czas jakoś tak mocno
Tak trafia do mnie to słowo z tego psalmu 85, nie? Że łaska i wierność spotkają się ze sobą. Że my musimy być wierni. Dzisiaj wchodzimy w taki czas też, gdzie będziemy uczyć się wierności. Nie wiernie, codziennie 15 minut. Jeżeli ktoś właśnie też będzie potrzebował, to można z zegarkiem. Stoper można puścić. Wiernie 15 minut trwania przy słowie. I właśnie bez takiego właśnie od razu oczekiwania jakiegoś wow. Łaska i wierność spotkają się ze sobą. To się spotka w nas. Spotkamy, doświadczymy żywego Jezusa. Kiedy będziemy wierni, kiedy będziemy właśnie wytrwale słuchać Jego słowa. Zobaczymy wielkie rzeczy. To też się, zobaczcie, też, no 11 tygodni przed nami, nie? To też potrzeba wierności, zaplanowania, takiego też wytrwania w tym, żeby trwać przy słowie. Proszę was też, żebyście się nie poddawali zbyt łatwo, nie? Że, nie wiem, dzień, drugi gdzieś tam przeleciało mi to wszystko, nie zdążyłem usiąść do słowa i teraz już nie będę, no właśnie, słuchał słowa, już rezygnuję z seminarium. Nie, proszę, żebyście tak nie robili, żebyście wytrwale też przychodzili, nawet jeżeli nie zawsze uda się tak wiernie każdego dnia, ale nie wolno nam na tej drodze się poddać. Powrócić do źródeł modlitwy, to jest temat właśnie tej naszej pierwszej konferencji. Po co my w ogóle w życiu wracamy? Często wracamy do czegoś, co było jakimś pięknym przeżyciem. Wracamy tutaj do źródła. Modlitwa jest źródłem, ma być źródłem naszego działania, naszych wyborów w życiu, podejmowania decyzji. I chcemy właśnie wrócić do relacji z Jezusem. I chcemy tej relacji też na nowo się uczyć. W tym czasie właśnie takiego wiernego trwania przy Panu. I żeby wrócić, trzeba też przejść jakąś drogę. Drogę wstecz. Trzeba pozwolić sobie też na trud, na zmaganie się, na taki wewnętrzny, duchowy wysiłek. Nie bójmy się tego. Dzisiaj w świecie często słyszymy, nie, że mamy żyć właśnie, jak mi się to chce, to robię, jak mi się nie chce, to tego nie robię. W przestrzeni duchowej to nie działa, naprawdę. W przestrzeni modlitwy to nie jest zasada życia duchowego, bo często nam się nie chce. Często musimy się zmagać z sobą. Często musimy podejmować wysiłek. Ale później widzimy owoce. Nieraz patrzymy tak z perspektywy czasu i widzimy, jak wiele Pan Bóg działał. Może w tym konkretnym momencie nie dostrzegaliśmy tego, ale kiedy spojrzeliśmy, nie wiem, z perspektywy miesiąca, pół roku, kilku lat, dostrzegliśmy, jak mocno On działał. Jeżeli w nas nie ma jakiegoś takiego głębokiego doświadczenia bliskości Pana Jezusa, to prośmy też właśnie o to doświadczenie. Spróbujmy właśnie też, siadając do słowa na modlitwie, prosić Pana Boga o to, żeby dał nam właśnie takie poczucie swojej bliskości, taką pewność, że On jest z nami. Zobaczcie, że w tej fragmencie niejak uczniowie wracają do Jerozolimy. Najpierw uciekali do Emaus, nie? Po zmartwychwstaniu. Nie wiedzieli, co z sobą zrobić, ale kiedy spotkali Jezusa, to chcieli wrócić do Jerozolimy. Chcieli obwieścić swoim braciom, co ich spotkało w drodze, jak doświadczyli bliskości. I my musimy właśnie często wracać na tej drodze wiary. Często gdzieś wychodzimy na manowce grzechu, naszych słabości i Pan Bóg pragnie ciągle zapraszać nas do tego powrotu. I u początku właśnie tego seminarium chcemy powrócić do źródeł modlitwy. Chcemy powrócić do Chrystusa, który jest Panem naszego życia. Czym w ogóle jest modlitwa? Jedna z definicji w ruchu Światło-Życie, jest takich 10 drogowskazów, to
jeden z drogowskazów to właśnie modlitwa i definicja tej modlitwy brzmi tak. Jest oddechem nowego życia, wielkim przywilejem i radością nowego człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas. Dlatego chcę być wierny praktyce codziennego namiotu spotkania. W tej pierwszej części właśnie słyszymy, że modlitwa najpierw jest oddechem. Oddech to jest coś, dzięki czemu żyjemy. Nie? Jak przestajemy oddychać, no to umieramy. I w życiu duchowym nie, modlitwa ma być oddechem nowego życia. Ma być czymś naturalnym w nas, w naszej codzienności. Czymś, co będzie nam dawało życie, bliskość z Jezusem. Później słyszymy, że modlitwa jest przywilejem. Nie? Czyli jest czymś, można powiedzieć, czymś takim ważnym, ekskluzywnym w naszym życiu. To nie jest obowiązek. To nie jest coś, co musimy jakoś tam spełnić. Ale jeżeli odkryjemy, że to jest oddech, to będziemy też widzieć, że modlitwa jest przywilejem. Nie jest, jest spotkaniem z żywym Bogiem. Bogiem, który chce działać w nas. I później modlitwa jest radością. Nie? Że my stajemy do modlitwy, bo się spotykamy z kimś dla nas najważniejszym. My możemy modlitwę porównać do naszych spotkań życiowych. Zobaczcie, nie? Jak idziemy na spotkanie z kimś bliskim, z kimś, kogoś kochamy. My się cieszymy tym spotkaniem. Idziemy nieraz nawet, jak nam się może nie chce, może jesteśmy zmęczeni, ale wiemy, że to jest dla nas ktoś ważny. Idziemy na to spotkanie. Chcemy doświadczyć właśnie tej radości. I mamy też tak odkrywać właśnie modlitwę. W tym naszym codziennym też stawaniu przed Panem Bogiem. Dalej słyszymy, że modlitwa jest źródłem mocy. Nie? Czyli z modlitwy ma wypływać nasze działanie. Modlitwa ma nas prowadzić do naszych decyzji, do naszych spotkań. To, co będzie zatopione w modlitwie, no, będzie owocowało w naszym życiu. Będzie przynosiło piękne rzeczy. Ale też w tej definicji jest takie wyrażenie, że modlitwa jest dziełem Ducha Świętego w nas. Czyli musimy się też zgodzić na to, że wtedy, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, to On w nas działa. To On nas przemienia. To On nas też prowadzi w modlitwie. I kiedy będziemy każdego dnia wytrwale siadać właśnie do osobistej modlitwy, do osobistego spotkania ze Słowem, On będzie w nas dokonywał wielkich rzeczy. On będzie nas otwierał na Słowo. On będzie nas prowadził do takiego pragnienia właśnie głębokiego przeżywania wiary. Bo tak naprawdę o to chodzi w naszym życiu. Ksiądz Blachnicki miał takie porównanie. Mówił, że często właśnie ludzie w Kościele żyją w taki sposób trochę przypominający życie żaby, nie? Która żyje cały czas w błocie i od czasu do czasu tylko się wychyla, nabiera powietrza i znowu wchodzi do błota. Nie? Zobaczcie, że nieraz tak, no, tak może nie tak wyglądać nawet, nie takie nasze przeżywanie wiary, że no, pójdę raz w roku do spowiedzi, do komunii na święta wielkanocne, no i generalnie spełniłem obowiązek. I później wracam, nie? Do takiego swojego codziennego błota. To nie jest w ogóle sens naszej wiary. Pan Bóg chce, żebyśmy szli głęboko z Nim zjednoczeni. W Księdze Ozeasza mamy taki fragment, dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Pierwszy fragment, który będziecie rozważać, który będziemy rozważać właśnie w seminarium odnowy wiary, to jest fragment o wyjściu Jezusa na pustynię. Pustynia w Piśmie Świętym jest takim miejscem bardzo niebezpiecznym, można powiedzieć strasznym, ale jest też miejscem właśnie pięknym, bo jest to też takie miejsce, gdzie człowiek nic nie ma. I Pan Bóg chce mówić tam do głębi jego serca.
I my też mamy zadbać o taką pustynię, takiego bycia przed Panem Bogiem, takiego pragnienia nieusłyszenia Jego słowa. Będę czytał fragment Pisma Świętego i nie zastanawiam się, co ten fragment mówi, nie wiem, mojemu sąsiadowi albo komuś z mojej rodziny. Nie? Nieraz taka pokusa jest, nie czytam, mówię, o, to by mógł posłuchać ten i ten, nie? Bo już tam wiem, jak on postępuje. Nie chcielibyśmy słuchać właśnie tego, że Pan Bóg mówi do głębi naszego serca. Chcielibyśmy usłyszeć to słowo właśnie jako słowo zaproszenia do relacji. Pan Bóg chce właśnie, byśmy wychodzili na spotkanie z Nim, a On będzie wychodził na spotkanie z nami. On pragnie się zawsze z nami spotykać. Bóg nieustannie do nas mówi, ale nie zawsze Go słyszymy. Seminarium Odnowy Wiary to nie jest początek, kiedy Bóg do mnie zacznie mówić, nie? Że to tak nie działa, nie? Że to, ja wierzę mocno, że jak my tak będziemy wierni temu słuchaniu słowa, to wreszcie usłyszymy to słowo, zaczniemy słuchać. Jakie słuchanie słowa, słuchajcie, takie wybory w naszym życiu. A jakie wybory, taka jakość życia. Jeżeli wszystko będzie w nas przeniknięte słowem, to będziemy szli piękną drogą wiary. Będziemy mieli wysoką jakość życia, zjednoczeni właśnie z tym, który powołuje nas do wielkich rzeczy. To, że Boga nie spotykamy, to często jest też taki problem w nas. Nieraz mamy taką mylną perspektywę, nie? Że ja muszę coś od Boga zdobyć, na coś zasłużyć. Nie? Tak, że ja teraz przychodzę i tak się spinam nieraz na modlitwie, żeby temu Panu Bogu się spodobać. Jak najwięcej rzeczy zrobić. Zapominamy właśnie o tym, że to On pierwszy nas umiłował. My musimy do modlitwy właśnie stawać z takim przekonaniem, że ja jestem przed Panem Bogiem. Że On chce do mnie mówić. On chce mnie przeniknąć swoją obecnością. Musimy stawać do modlitwy z takim przekonaniem głębokim, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Dziecko nie zasługuje, ono biegnie do rodziców, przytula się. To jest piękny obraz właśnie też tego, jak mamy trwać na modlitwie. Kiedyś pamiętam taką sytuację, że jeszcze byłem na parafii w Jastrzębiu, dużo tam takich zajęć było i kiedyś, no tam regularnie, ale kiedyś pojechałem do jednej ze spowiedzi, jeździłem do takiego księdza właśnie do Wodzisławia i on tam tak mnie słuchał, nie będę mówił o szczegółach teraz, ale na koniec mi powiedział tak, mówi, no całe takie twoje życie nie jest zabiegane, jest tak, chcesz temu Panu Bogu ciągle coś tam podarować, ciągle się mu jakoś przypodobać. I mówi mi tak, pokuta jest taka, 15 minut trwania przed Panem Bogiem, bez niczego, bez różańca, bez brewiarza, bez Pisma Świętego, po prostu usiądź przed Najświętszym Sakramentem i 15 minut pobądź przed Panem Bogiem. No i tak mówię, to takie proste, nie? Pamiętam, że przyjechałem, chciałem od razu wypełnić tą pokutę, wystawiłem Pana Jezusa w kościele, no i tak zacząłem siedzieć, tak jeszcze 2 minuty tak jakoś jeszcze było, nie? Ale później już tak, nie? Tak zaczynałem szukać, nie? Czy ten różaniec wyciągnąć, czy jakąś litanię tutaj, nie? Gdzie jest ten brewiarz? No i zobaczyłem, nie? Że ciągle przychodzę, nie? I tak jak żyję, tak się modlę. Nie? Że ja żyję rozpędzony, ciągle coś robię i ja chcę przed Panem Bogiem też Mu pokazać, jak ja to bardzo dużo umiem dla Niego zrobić. I zobaczyłem, że nie potrafię przed Nim trwać. Pobyć po prostu w Jego obecności. Piękne jest to właśnie w katechizmie, nie? To zdanie, że tak jak się modlimy, tak żyjemy. I tak jak żyjemy, tak się modlimy. Nie? Modlitwa też pokazuje nam, właśnie stan modlitwy pokazuje nam stan naszego życia.
Modlić się to pozwolić się Bogu kochać. Modlitwa to nie jest wyraz mojej miłości do Boga, ale to jest właśnie odpowiedź na miłość Boga do nas. Że ja staję w obecności i ja chcę trwać przy tym, który mnie pierwszy umiłował. On jest tym, który pierwszy mnie ukochał. To jest tak ważne w przeżywaniu wiary. Dzisiaj często przez nas zapomniane. Żeby stanąć właśnie w takim świetle Bożej miłości, Boga, który pragnie, bym był przy Nim. Żeby dobrze też odkryć modlitwę, trzeba też ciągle odkrywać taką wartość siebie. Chrześcijaństwo to jest taka wspaniała przygoda. To miejsce, gdzie ja odkrywam, że jestem ukochanym dzieckiem Pana Boga. Różne mamy historie życiowe. I nieraz może na drodze tej historii naszego życia gdzieś nam ktoś tak mocno przekazał, że ja muszę ciągle zasługiwać, że ja ciągle muszę Panu Bogu coś dawać, żeby Mu się odwdzięczyć. My nie jesteśmy w stanie się Mu odwdzięczyć, nikt. On oddał za nas życie. No nie mamy szans, naprawdę, choćbym nie wiem, co byśmy robili. I dlatego modlitwa, zobaczcie, ona ma być otwarciem się na Boga. Modlitwa porządkuje ludzkie serce, a kiedy nasze serce jest uporządkowane, to jest porządek w naszym życiu. Ksiądz Grzywocz, który 5 lat temu zaginął w górach, w Alpach, do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała, kiedyś pokazywał taki przykład, właśnie jak się stroi tam orkiestra, nie? Żeby dobrze grać. I mówił, że właśnie dobrze nastrojony, nie? Instrument dobrze współgra z innymi. I pokazywał, że właśnie nasze przeżywanie wiary, nasze trwanie na modlitwie, to jest taki moment, kiedy stroimy nasze serce przy sercu Jezusowym. Jak to serce nasze będzie nastrojone, to będzie współgrało z innymi. To będziemy właśnie z taką miłością wychodzili do drugiego człowieka. I chcemy dzisiaj właśnie ruszyć w tą drogę słuchania, w tą drogę właśnie też, na której Pan Bóg chce nastrajać nasze serca. Jak ma wyglądać ta nasza codzienna modlitwa, właśnie ta praca z notatnikiem? Tak jak już mówiłem, nie? To ma być 15 minut dziennie. Słuchania słowa. Na każdy dzień, każdego tygodnia macie tutaj fragment Pisma Świętego. Należy ten fragment odnaleźć w Piśmie Świętym. I przy każdym tym fragmencie jest takie krótkie wprowadzenie. Są pytania, które mają nam pomóc też właśnie w rozważeniu tego słowa. Ale też no, one nam mają pomóc. To nie jest tak, że teraz mamy tu, nie wiem, odpowiadać na te pytania w notatniku. Bardziej mamy w tym notatniku zapisywać to, co porusza nasze serce. To, co jest właśnie dla nas ważne, co odkryliśmy. I na początek dobrze, żebyśmy mieli taką przestrzeń. Jakieś takie miejsce, czas, gdzie dobrze no, ta modlitwa może przebiegać, nie? I też, żebyśmy tak znali siebie, bo nie wiem, ktoś z nas lubi się pomodlić rano. Ja na przykład, no nie wiem, lubię bardziej rano, kiedy jeszcze nic się tak nie dzieje, jeszcze nie dzwoni, nie mam żadnych spotkań. Jakiś taki czas jest, taka przestrzeń. Ale może ktoś lubi wieczorem, kiedy już, nie wiem, wszyscy się położą spać. Wtedy mam te 15 minut, biorę Pismo Święte i wchodzę właśnie w taką ciszę. Może ktoś z was, nie wiem, przechodzi do pracy obok kościoła, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. Może wtedy warto sobie zaplanować takie 15 minut przed Najświętszym Sakramentem, bo wiecie, że nie wiem, że w domu takiej przestrzeni nie będzie, ciszy, takiego miejsca. Ważne, żeby każdy z nas takie miejsce sobie odkrył, takie miejsce, może macie takie miejsca,
ale żeby właśnie taka przestrzeń była taka, gdzie wiecie, że te 15 minut to będzie no, taki właśnie takie bezpieczne w tym miejscu, w tym czasie. Może być też dłużej, nie? To nie trzeba tak, że wybije 15 minut i koniec, nie? Może będzie taka modlitwa, gdzie będzie trudno te 15 minut wytrwać. A może będzie taka modlitwa, że nas Słowo tak głęboko poprowadzi gdzieś, że będziemy jeszcze chcieli trwać przy tym Słowie. Będziemy więcej czasu poświęcali. To też tutaj, żebyście, no tak technicznie, żeby to nie było tak, że kończy się 15 minut i skończyłem, nie? Że nie bójmy się też tak takiego prowadzenia Ducha Świętego w tym czasie. Walczcie też o ten swój czas. Też tutaj jest kilka małżeństw, też gdzieś tam między sobą też dbajcie o to, żeby też troszczyć się o ten czas dla siebie, dla współmałżonka, żebyście razem też wspierali się nawzajem i razem walczyli właśnie o tą przestrzeń słuchania Słowa. Kiedy będzie już taki czas właśnie ciszy, to też pomódlcie się do Ducha Świętego. Ja dzisiaj też rozdam takie modlitwy, takie małe, zalaminowane, gdzieś można włożyć sobie do notatnika. To jest taka modlitwa kardynała Martiniego u początku słuchania Słowa. Gdzieś właśnie w ten sposób można też swoimi słowami zaprosić Ducha Świętego, by On działał, by On nas prowadził w tej modlitwie. I później czytajcie Słowo. Ten fragment raz, drugi, trzeci. I nie bójcie się też tego, że na przykład jedno zdanie mnie zatrzyma dzisiaj. Albo jedno słowo dzisiaj poruszyło moje serce. I chcę pobyć przy tym Słowie. To nie jest tak, że teraz muszę czytać i teraz nie tak dywagować, co tu mogę odkryć, a czego nie odkryć, nie? Nie, tak po prostu tak pozwólcie, żeby Duch Święty was w tym poprowadził. Naprawdę, to nieraz jedno słowo, jedno zdanie i ono będzie kluczowe właśnie dla ciebie w tym momencie. Można też to zapisać, tutaj jakieś też myśli swoje, jakieś rzeczy, które odkryliśmy na modlitwie. I później pod wpływem też słowa jest taki czas też rozmowy, dialogu. Kiedy słuchamy, co Pan Bóg do mnie mówi, jak porusza moje serce, jak dotyka mnie tym Słowem, to też prowadzi nas to do modlitwy, do tego, że ja też mówię Panu Bogu, co przeżywam, co odkrywam. Nie, to jest ważne, bo my nieraz mówimy, nie, że modlitwa, takie dzieci tak często mówią, nie, że co to jest modlitwa? To jest rozmowa z Panem Bogiem. Tylko zobaczcie, że często to jest monolog. Ja przychodzę, powiem, co mam powiedzieć i idę dalej. A tutaj chcemy też odkryć właśnie, że modlitwa jest rozmową, ale właśnie rozmowa jest wtedy, kiedy ja słucham i kiedy mówię. Nie? Kiedy, no bo jak przychodzę do kogoś, to też chcę słuchać, nie? Chcę usłyszeć, co on ma mi do powiedzenia. I to jest, zobaczcie, to jest też sedno naszego przeżywania codziennej tej osobistej modlitwy. Co ja dzisiaj usłyszałem? Co dzisiaj Słowo mi powiedziało? Co ten fragment mówi do mnie w tym momencie mojego życia? I każdy z nas będzie inaczej przeżywał to rozważanie każdego dnia, bo każdy z nas jest inny. To jest piękne, nie? Że nie ma na świecie dwóch takich samych osób. Nie każdy z nas ma inną sytuację życiową, inny bagaż, historię swojego życia. I Pan Bóg właśnie do ciebie i do mnie chce mówić w tym momencie. Nie? Słuchajmy Go właśnie w taki sposób, z taką wielką otwartością. I później warto właśnie podzielić się, czy zapisać sobie w notatniku, co było dla mnie ważne. Ale też bardzo ważne będzie to nasze dzielenie się w grupach. Ja wiem, że to może trochę stresować, nie? Jak ktoś nie ma takiego doświadczenia, nie? To jak to będzie, co ja tam mam mówić, nie? Może inni się lepiej wypowiadają, a ja tak będę. Nie, nie bójcie się tego, nie?
Jeżeli przyjdziecie na spotkanie w grupach i nie wiem, w tym tygodniu dotknęło mnie jedno zdanie, to i to, i to było dla mnie odkrywcze, nie, to nie musi być tak, nie wolno się porównywać. Bo Pan Bóg do każdego z nas mówi inaczej. I do każdego z nas mówi pięknie. I w taki sposób, w jaki możemy Go usłyszeć. I to dzielenie się będziemy zawsze zaczynać o 19:15 i ono będzie trwało tak do 20:05. 20:10 chciałbym, żebyśmy już byli tutaj w kościele. Ono będzie w pięciu miejscach, w salce tutaj, na chórze i w zakrystii. I dwie grupy będą na probostwie. Tam na dole jest sala i u góry. I tam 19:15, żebyśmy już zaczynali spotkania. I właśnie też z taką miłością. Tam na początku się pomodlicie i żeby to dzielenie było z taką miłością. Teraz ktoś przychodzi, teraz wiecie, mamy, nie wiem, 45 minut i ktoś pół godziny opowiada, nie, co przeżył. Nie, no to, a obok siedzi jeszcze 7 osób, które też chcą coś powiedzieć, nie? To nie na tym polega. Tam osoby, które są odpowiedzialne, jak będzie ktoś przeginał z tym czasem wypowiedzi, to proszę, żeby tak zwrócić uwagę, nie powiedzieć, no, żeby też innym dać przestrzeń. Nie, żeby tak nie było, że ktoś teraz nam zabierze cały czas. Więc dzielimy się, ale też właśnie tym, co dla nas było najważniejsze. To jest też ważne w tym seminarium Nowe Wiary. Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Będziemy słuchać, nie? Siebie nawzajem. Po to, żeby się też budować tym, co przeżywa mój brat, moja siostra. Nie, że ktoś tak odkrył to słowo, a do mnie to słowo przemówiło w taki sposób. To nam też pokaże, wiecie, takie piękno Kościoła. Tego, że jesteśmy właśnie różni, ale razem idziemy na tej drodze wiary. I nie ma tu porównywania się. Nie ma teraz, a też bym tak chciał. Nie, to nie, żeby te spotkania nie prowadziły nas, nie wiem, do jakiegoś zdołowania, nie? A ten tak to przeżywa, ja tak nie przeżywam. Nie. Pan Bóg dzisiaj tak mnie prowadzi. Daję Mu czas i wierzę, że On jest ze mną. Ważne jest też to, żebyśmy na tych spotkaniach dzielili się tym, co mnie dotknęło, nie? Nam nie trzeba opowiadać historii, nie? Tam, że 10 lat temu coś tam się wydarzyło i teraz ta opowieść trwa i trwa, nie? To nie. Ten tydzień. Co tu dla mnie było ważne? Co odkryłem? Co odkryłam? Jak Pan Bóg przemówił w Słowie? To jest kluczowe, nie? Żeby tutaj nie wędrować tam. Można się umówić później na kawę w tygodniu i tam sobie poopowiadać więcej, ale nie w tym czasie spotkań w grupach, dobrze? Bo tu mamy tak dać przestrzeń każdemu do tego, żeby krótko się podzielić tym, co przeżywał. To jest też ważne, że nie komentujemy, nie? Albo właśnie nie przerywamy komuś. A ja też tak miałem. I zaczynamy. Nie. Ktoś powie, skończy, nie wiem, możemy skończyć, powiedzieć amen, chwała Panu. Nie jakoś zakończyć tak, żeby już reszta wiedziała, że skończyłem. Ale też, żebyśmy jeden drugiemu nie przerywał. Wiadomo, to jeszcze jedyny moment przerwania jest wtedy, kiedy ktoś mówi za długo, nie? To i wiemy, że czas nam się skraca, a tu ktoś, inne grupy też przychodzą na daną godzinę. I też nie przymuszamy. Jeżeli ktoś się nie chce wypowiedzieć, to nie ma tak. A ty się jeszcze nie wypowiedziałeś. Nie. Jeżeli ktoś nie chce dzisiaj nic powiedzieć, nie czuje się na siłach, ktoś dzisiaj, nie wiem, przyszedł, miał jakiś, nie wiem, trudny czas, może jakoś odkrył trudne rzeczy, też słowo nas będzie nieraz prowadzić przez takie trudne też momenty naszego życia. Będzie nam pokazywać jakieś bolesne rzeczy i może nie zawsze będziemy chcieli się tym dzielić. Więc też, żebyśmy tutaj siebie szanowali, żebyśmy mieli taką wolność, nie? Że teraz przychodzę na spotkanie i może właśnie dzisiaj nic nie powiedziałem, ale umocniło mnie to, co powiedzieli inni. Dało mi jakąś właśnie taką siłę i też takie pragnienie odkrywania Pana Boga. Więc nie bójmy się też tych spotkań, żeby gdzieś tam nas to jakoś nie paraliżowało, nie blokowało, albo żeby też, nie wiem, ktoś nie zrezygnował, bo się boi. Naprawdę, tu potrzeba takiej przestrzeni, wolności.
I też w tej naszej osobistej modlitwie ważna jest taka prostota naszego serca. My nieraz tak dużo kombinujemy, a potrzeba przed Panem Bogiem, przy Jego Słowie, stanąć właśnie w takiej prostocie. Tak po prostu, Panie Jezu, dzisiaj przychodzę do Ciebie, może zmęczony, może właśnie jakiś utrudzony i wierzę, że Ty chcesz pokrzepić moje serce. Wierzę, że Twoje Słowo mnie poprowadzi. A może nieraz być tak, że ta modlitwa poprowadzi nas do tego, że przeczytamy raz fragment Pisma Świętego i będziemy po prostu chcieli pobyć przed Panem. Po prostu będziemy chcieli przed Nim posiedzieć. Kiedyś jeden z biskupów, biskup Dajczak, powiedział, że albo chrześcijanin przyszłości będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale. Nam się słowo mistyk kojarzy z czymś takim odległym, czymś nieosiągalnym. Właśnie mistycyzm to jest działanie Pana Boga w naszym życiu. To jest taka przestrzeń, w której my pozwalamy, by On dokonywał w nas wielkich rzeczy. I nie bójmy się właśnie takiego głębokiego wchodzenia. Za chwilę będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy dzisiaj modlić się, przyzywając pomocy Ducha Świętego. Będziemy Go zapraszać właśnie w ten czas. Może też w nasze jakieś lęki, obawy. Będziemy dzisiaj zapraszać Go, by nas poprowadził. Proszę Was, żebyście dzisiaj na modlitwie, tak w cudzysłowie, byli egoistyczni. Żebyście dzisiaj myśleli o sobie. Pomódlmy się dzisiaj tak za siebie. Każdy z nas niech modli się za siebie samego, żeby właśnie ten czas był dobrym czasem spotkania z Panem. Stańmy przed Nim właśnie i jeżeli jest nam ciężko, trudno, to prośmy, żeby otwierał nasze serce. Budził w nas właśnie takie pragnienie modlitwy, słuchania Słowa. I na zakończenie właśnie tej dzisiejszej modlitwy będzie błogosławieństwo indywidualne. Zapraszam Was tu do podejścia, do przodu. Każdego z Was będę błogosławił osobno. To błogosławieństwo ma nas właśnie też poprowadzić w ten czas rekolekcji w domu, w ten czas właśnie takiego codziennego słuchania. I będziemy właśnie w tym czasie też błogosławieństwa indywidualnego modlić się za tych, którzy w tym danym momencie przyjmują to błogosławieństwo. Razem przyzywać pomocy Ducha, byśmy na tej drodze odkryli bliskość Boga. O to chodzi. Nie o jakieś trofea duchowe. Nie o to, że teraz ja się tak będę teraz modlił, będę mógł opowiadać innym. Modlitwa ma zmieniać właśnie nasze serce. I owocem modlitwy jest to, że ci, którzy żyją obok mnie, widzą tą przemianę, doświadczają jej. Życzę Wam, by to seminarium Odnowy Wiary było właśnie takim pięknym czasem, czasem doświadczenia bliskości Pana Boga. I będziemy też na tych naszych modlitwach modlić się taką modlitwą spontaniczną. Zachęcam do tego, żeby też wypowiadać wezwania. Dzisiaj skupimy się właśnie na przyzywaniu Ducha Świętego. Każdy z nas może się włączyć w taką modlitwę, wypowiadając jakieś wezwanie, na przykład przyjdź z darem słuchania, przyjdź Duchu Święty, i wszyscy powtarzamy, przyjdź Duchu Święty. Będziemy właśnie też takie różne formy modlitwy poznawać w czasie tego seminarium Odnowy Wiary. Za tydzień spotkamy się właśnie o 19:15 już na spotkaniach w grupach. Ja dzisiaj też po modlitwie rozdam Wam takie karteczki, gdzie jest przypisane, kto gdzie jest w grupie. Jeżeli kogoś nie ma na tej karteczce, bo nie wiem, może ja przeoczyłem, albo ktoś dzisiaj przyszedł, a nie zapisywał się wcześniej, to proszę, żeby zgłosić się po seminarium Odnowy Wiary dzisiaj.
I dzisiaj też każdy chciałbym, żeby zabrał ze sobą właśnie taką modlitwę przed czytaniem Pisma Świętego kardynała Martiniego. Później po tych spotkaniach w grupach za tydzień spotkamy się tutaj, za tydzień konferencję właśnie w temacie Jestem umiłowanym dzieckiem Boga wygłosi do nas Marcin Jakimowicz, redaktor, jeden z właśnie tam też z redaktorów Gościa Niedzielnego, podzieli się też swoim doświadczeniem przeżywania bliskości Pana Boga i każde nasze spotkanie będziemy kończyć modlitwą. Wszystkie konferencje będą rejestrowane, będą na naszym stronie facebookowej, ale też dzisiaj albo jutro już tam założymy też kanał na YouTubie i tam też wszystkie konferencje, zapis tych konferencji będzie dostępny. Jeżeli ktoś chce wrócić do jakichś treści, które będą tutaj przez te seminarium Odnowy Wiary, czy ktoś nie może być, bo już niektórzy z Was zgłaszali, że nie mogą być na wszystkich spotkaniach, to wtedy można też z tych konferencji korzystać, bo one mają nas wprowadzać w cały tydzień naszego przeżywania, właśnie spotkania z Bożym Słowem. Też pozdrawiamy tych, którzy przeżywają seminarium Odnowy Wiary. Są takie osoby, które nie mogą tu z nami być, ale mają notatniki, przeżywają też właśnie w swoich domach, łączą się z nami na modlitwie, też razem z nimi i za nich też chcemy szczególnie tutaj się modlić. Zapraszam Was teraz do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Za chwilę przywitamy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i będziemy przyzywać pomocy Ducha Świętego na ten czas seminarium Odnowy Wiary. Bardzo cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jest w nas takie pragnienie odnowy naszej relacji z Jezusem i głęboko wierzę, że Pan Bóg przygotował nam piękny czas. Czas, w którym będziemy się uczyć wytrwałości, ale przede wszystkim będziemy odkrywać Jego bliskość w naszym życiu. I tego odkrywania, tej bliskości życzę sobie i Wam. Amen.